Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Obrzędy Komunii Świętej w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego rozpoczynają się, jak wspomnieliśmy już, uroczystym zaintonowaniem przez kapłana końca modlitwy małego podniesienia per omnia secula seculorum przez wszystkie wieki wieków. Lud odpowiada Amen i wówczas kapłan wzywa do modlitwy Ojcze Nasz tym wezwaniem, które znamy, przypominam, z rękoma rozłożonymi, ale z palcami złożonymi, aby nie upuścić ewentualnej drobiny Eucharystii gdziekolwiek poza korporał. Kapłan śpiewa Ojcze Nasz, śpiewa sam w imieniu ludu. Lud dołącza się przy ostatnim wezwaniu, ale nas zbaw ode złego. Sed libera nos a malo. Amen. I znowuż następuje cisza. Ktoś niezorientowany może się trochę zacząć nudzić, bo nie wie, co ksiądz robi, jak się nie ma mszalika, jeśli nie zna liturgii. I często właśnie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby widzieć, obserwować i patrzeć. Otóż warto w tym momencie oddać się rozważaniu, co jest naprawdę ważne. W liturgii w formie nadzwyczajnej ważne jest przez cały czas jej trwania, a po konsekracji szczególnie, kroczenie z kapłanem w akcie modlitewnym. Łączymy się wewnętrznie z modlitwą zanoszoną przez kapłana. Każdy na swój sposób. Adoracja krzyża przez Maryję i Jana. Łączamy się w adorację sercem, tak jak potrafimy. Później w czasie kanonu, potem po Ojcze Nasz, możemy rozpamiętywać mękę Pana Jezusa. Możemy się modlić, zanosić nasze modlitwy w łączności z kapłanem. Ta liturgia wymaga od nas wewnętrznego przygotowania, skupienia, nieustannej modlitwy, a to jest trudne, ale tylko taka modlitwa, takie zaangażowanie przynosi z kolei owoce. I dlatego po Ojcze Nasz znowuż kapłan modli się po cichu. Bierze w tym momencie patenę w swoje dłonie, stawia ją prostopadle do ołtarza i trzyma ręką, odmawiając modlitwę: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, teraźniejszego, przyszłego i przeszłego i tak dalej. I w pewnym momencie w środku tej modlitwy ucałowuje patenę, czyni nią znak krzyża na sobie, a następnie podkłada ją pod hostię. I odmawiając do końca tę modlitwę, w tym momencie łamie hostię, kładzie cząstkę, tę część prawą na patenie, lewą unosi nad kielich i odłamuje jeszcze cząsteczkę z tej lewej strony, kładzie tam większą część na patenie, natomiast maleńką cząsteczką czyni znowuż trzy znaki krzyża nad kielichem, wypowiadając słowa głośno, śpiewając: pokój Pański niech będzie zawsze z wami. Pax Domini sit semper vobiscum. Odpowiadamy: i z Duchem Twoim. W tym momencie kapłan dokonuje połączenia. To połączenie ciała i krwi Pańskiej kielichu może być też uważane za moment zmartwychwstania Pańskiego. I przygotowujemy się w tym momencie do uczty. Kapłan odmawia długie modlitwy przygotowujące go do Komunii Świętej. Następnie przyjmuje Komunię Świętą pod obiema postaciami, czyniąc znak krzyża hostią przed przyjęciem, potem kielichem również. Bardzo dużo tych znaków krzyża mamy w liturgii. I następnie spożywa święte postaci, przykrywa palką kielich i jeżeli nie ma cyborium z konsekrowanymi hostiami,
udaje się do tabernakulum, przynosi Pana Jezusa, ukazuje konsekrowane postaci ludowi, wypowiadając słowa: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ecce Agnus Dei, quitolit peccata mundi. Lud odpowiada trzykrotnie: Panie, nie jestem godzien. I po tym akcie następuje komunia święta, której udziela się zawsze od strony lewej ku stronie prawej, patrząc od ołtarza, natomiast od strony prawej ku stronie lewej, patrząc od ludu. Po zakończeniu Komunii Świętej kapłan zanosi puszkę z ciałem pańskim do tabernakulum. Oczywiście oczyszcza najpierw patenę z cząstek Eucharystii. Następnie, ciągle mając jeszcze palce złączone, przechyla kielich, w którym ministrem wlewa mu drugą część wina. Wino w ampułce zawsze musi być tak podzielone przez ministranta, by wystarczyło na trzy razy. Pierwszy na wlanie przed ofiarowaniem, drugie na poryfikację samego kielicha i trzeci bierze ręczniczek na palce te i z kielichem i nastawia z kolei na to, po to, żeby ministrant w tym momencie obmył winem, a następnie wodą palce kapłana z Eucharystii, jeżeli znajduje się na jego palcach. Oczywiście to kapłan wypija, puryfikuje, czyści kielich, składa wszystko ładnie, przykrywa welonem, kładzie na wierzch bursę i udaje się na prawą stronę, żeby odczytać antyfonę po komunii. Gdy to uczyni, wraca na środek ołtarza, całuje ołtarz, odwraca się do ludu ze słowami: Pan z wami, lud odpowiada: i z duchem twoim, idźcie, ofiara spełniona, ite missa est, ale nie wolno jeszcze wtedy odchodzić, bo się msza nie skończyła. Kapłan zwraca się do ołtarza i odmawia modlitwę placa tibi sancta trinitas, niech ci się spodoba, Trójco Święta, ta ofiara, którą ja niegodny złożyłem za siebie, za tych tu obecnych, za zmarłych, żyjących wszystkich. I po jej zakończeniu kapłan wypowiada słowa: Benedicat vos, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, i odwraca się, błogosławi lud, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Po tym akcie zwraca się ku lewej stronie, podchodzi do tablicy z prologiem janowym, odmawia prolog. To jest takie zwieńczenie tajemnicy zbawienia, którą żeśmy obserwowali i przeżywali i brali w niej udział w czasie Najświętszej Ofiary. Ten, który się nam oddał w Najświętszej Ofierze, który nas nakarmił, za nas umarł wcześniej, jest tym, przez którego wszystko się stało, na którym wszystko się opiera, który był od zawsze, który przyszedł do swoich, a swojego nie przyjęli, a tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Więc prowadza nas tym prologiem liturgia jakby w przedsionki nieba, byśmy pamiętali, że to wszystko, cośmy przeżyli, spożyli, doświadczyli, to jest podprowadzenie nas ku temu, który jest naszą wiecznością. Po zakończeniu tej Ewangelii kapłan schodzi od ołtarza po stopniach, uklęka i udaje się z asystą do zakrystii. Potem jeszcze kapłan, jeśli jest pobożny, klęka i odmawia wiszące w zakrystii tablice z modlitwami po mszy świętej. Tak jak przed mszą świętą, odmawia modlitwy przed mszą świętą. Takie zakończenie Najświętszej Ofiary. Amen.
to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję za cierpliwość. Przepraszam za wszelkie niedogodności wynikające z moich ludzkich ułomności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.